Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 156. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 102, wersety od 24 do 29. On siłę moją po drodze osłabił, dni moje skrócił. Mówię. Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Twoje lata trwają z pokolenia na pokolenie. Ty niegdyś osadziłeś ziemię, i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I jak szata się zestarzeją. Ty zmieniasz je jak odzienie, i odmieniają się. Ty zaś jesteś zawsze ten sam, i lata Twoje nie mają końca. Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało przed Twoim obliczem. Za chwilę przeczytamy pierwszą księgę kronik, rozdziały od 25 do 27, gdzie odkryją Państwo szczegóły dotyczące organizacji służby muzycznej, wojskowej oraz administracyjnej za czasów króla Dawida. Te fragmenty ukazują, jak Dawid podzielił Lewitów na grupy odpowiedzialne za muzykę w świątyni, zorganizował wojsko w oddziały służące rotacyjnie oraz ustanowił urzędników zarządzających różnymi aspektami królestwa. Dawid oraz dowódcy wojska przydzielili na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Chemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy dźwięku harf, cytr i cymbałów. Oto liczba ludzi zatrudnionych w tej służbie. Z synów Asafa, Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela. Synowie Asafa podlegli Asafowi, który prorokował pod kierunkiem króla. Z Jedutuna, synowie Jedutuna, Gedaliasz, Seri, Izajasz, Haszabiasz, Mattitiasz i Shimei. Sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy dźwiękach cytry na cześć i chwałę Pana. Hemana. Synowie Chemana: Bukkiasz, Mataniasz, Uziel, Szebuel, Jerimot, Hananiasz, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Joszbekasza, Maloti, Chotir, Mahaziot. Ci wszyscy byli synami Chemana, widzącego królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przez Boga. Bóg dał Chemanowi czternastu synów i trzy córki. Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni pańskiej, by służyć Domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli Asaf, Jedutun i Cheman, a liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana – 288. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy jak starszy, zarówno nauczyciel jak i uczeń. Pierwszy los padł na Józefa z potomków Asafa. Drugi był Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi razem dwunastu. Trzeci Zakkur, synowie jego i bracia jego dwunastu. Czwarty padł na Isriego, synowie jego i bracia jego dwunastu. Piąty Netaniasz, synowie jego i bracia jego dwunastu. Szósty Bukkiasz, synowie jego i bracia jego dwunastu. Siódmy Jesareela, synowie jego i bracia jego dwunastu. Ośmy Izajasz, synowie jego i bracia jego dwunastu. Dziewiąty Mataniasz, synowie jego i bracia jego dwunastu. Dziesiąty Shimei, synowie jego i bracia jego dwunastu. Jedenasty Asareel, synowie jego i bracia jego dwunastu. Dwunasty padł na Haszabiasza. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Trzynasty, Szubael. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Czternasty, Mattityasz. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Piętnasty, padł na Jeremota. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Szesnasty, padł na Hananiasza. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Siedemnasty, padł na Jóżbekaszę. Synowie jego i bracia jego dwunastu. Osiemnasty padł na Hananiego. Synowie jego i bracia jego dwunastu. Dziewiętnasty padł na Malotiego, Synowie jego i bracia jego dwunastu. Dwudziesty padł na Eliate. Synowie jego i bracia jego dwunastu. Dwudziesty pierwszy padł na Hotira. Synowie jego i bracia jego dwunastu. Dwudziesty drugi padł na Gidaltiego. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Dwudziesty trzeci padł na Machazjota. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Dwudziesty czwarty padł na Romamti Ezera. Synowie Jego i bracia Jego dwunastu. Co dotyczy zmian odźwiernych, z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa. A Meszelemiasz miał synów. Pierworodny Zachariasz, drugi Jedjael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam, szósty Johanan, siódmy Eljoenaj. I Obed-Edom miał synów. Pierworodny Szemajasz, drugi Jozabat, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, szósty Amiel, siódmy Issachar, ósmy Peuletaj. Tak mu Bóg błogosławił. Także synowi jego, Szemajaszowi, urodzili się synowie, którzy długo sprawowali władzę w swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami. Synowie Szemajasza, Otni, Rafael, Obed, Elzabat i bracia jego, Elichu i Semakiasz, dzielni mężowie. Wszyscy oni byli z synów Obed Edoma. Oni, ich synowie i bracia, każdy dzielny i sposobny do służby. Było ich, synów Obed Edoma, sześćdziesięciu dwóch. I Meszelemiasz miał synów i braci, dzielnych mężów osiemnastu. Także Chosa z potomków Merariego miał synów. Shimri został naczelnikiem, bo chociaż nie był pierworodnym, ojciec postawił go na czele rodziny. Drugi Hilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Hosy trzynastu. Spośród nich dobierano zmiany odźwiernych. Przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi byli zajęci przy obsłudze Domu Pańskiego. Ciągnęli losy o każdą bramę, zarówno mały jak i wielki według swoich rodów. Dla szelemiasza padł los na bramę od strony wschodniej. Potem ciągnęli los dla jego syna, Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego los na stronę północną. Dla obet Edoma na południową, a dla jego synów na składy. Dla szupima i Chosy na stronę zachodnią z bramą Szalleket, przy drodze wiodącej w górę, straż naprzeciw straży. Od wschodu sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy składach po dwóch. Przy zachodniej kolumnadzie, czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie. Oto są zmiany odźwiernych spośród Korachitów i spośród synów Merariego. Lewici, ich bracia. Czuwali nad skarbcami Domu Bożego i nad skarbcami Rzeczy Świętych. Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana. A naczelnikami rodów pochodzących od Ladana Gerszonity byli Jehielici. Synowie Jehiela, Zetam i brat jego Joel mieli pieczę nad skarbcami Domu Pańskiego. Spośród Amramitów, Ischarytów, Hebronitów i Uzjelitów byli Szebuel, syn Gerszona, syna Mojżesza, nadzorca skarbców. A oto bracia, potomkowie Eliezera. Jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn Zikri, jego syn Szelomit. Tęto Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, które ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. To, co pochodziło z wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu pańskiego. I wszystko, co poświęcił Samuel widzący, Saul syn Kisza, Abner syn Nera, Joab syn Serui, oraz wszystko, co poświęcone było pod opieką Szelomita i jego braci. Z Ischarytów, Kenaniasz i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewnętrznych Izraela jako urzędnicy i sędziowie. Z Hebronitów, Haszabiasz i bracia jego. 1700 ludzi dzielnych sprawowali nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich sprawach pańskich i w posłudze królewskiej. Co do hebronitów, Jerjasz był przełożonym hebronitów dla pokolenia swego rodu. W 40 roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono pośród nich dzielnych mężów w Jazer w Gileadzie. Braci jego 2700 ludzi dzielnych, naczelników rodów których król Dawid ustanowił nad Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw bożych i spraw królewskich. A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach chówców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy chówiec liczył dwadzieścia cztery tysiące. Nad pierwszym chówcem w miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a chówiec jego liczył 24 tysiące. Był on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich dowódców wojska w miesiącu pierwszym. W drugim miesiącu chówcem dowodził dodaj Achohita, a w jego chówcu przełożonym był Miklot. Chówiec zaś jego liczył 24 tysiące ludzi. Trzecim dowódcą wojska na miesiąc trzeci był Benajasz, syn arcykapłana Jojady, a chufiec jego liczył dwadzieścia tysiące. Tento Benajasz był bohaterem spośród trzydziestu i dowodził trzydziestoma, a jego syn Amizabat należał do jego chówca. Czwartym na miesiąc czwarty był Asahel, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz. Chufiec zaś jego liczył dwadzieścia tysiące. Piątym dowódcą na miesiąc piąty był książę Szamchut Jizrachita, a chufiec jego liczył dwadzieścia tysiące. Szóstym na miesiąc szósty był Ira, syn Ikesza z Tekoa, a chufiec jego liczył dwadzieścia tysiące. Siódmym na miesiąc siódmy był Helespelonita z synów Efraima, a chufiec jego liczył dwadzieścia tysiące. Ósmym na miesiąc ósmy był Sibbekaj z Huszy, Zerahita a jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. Dziewiątym na miesiąc dziewiąty był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. Dziesiątym na miesiąc dziesiąty był Macheraj z Netofy, Zerachita. a Hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. Jedenastym na miesiąc jedenasty był Benajasz z Piraatonu, z synów Efraima, a Hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. 12 na miesiąc dwunasty był Heldaj z Netofy, pochodzący od Otniela, a Hufiec jego liczył dwadzieścia tysiące. A nad pokoleniami Izraela stali nad Rubenitami przełożony Eliezer, syn Zikriego, nad Symeonitami Shefatiasz syn Maaki, nad Lewitami Haszabiarz, syn Kemuela, nad Aaronitami Sadok, nad pokoleniem Judy Elichu, Jeden z braci Dawida. Nad Issacharytami Omri, syn Mikaela. Nad Zabulonitami Jiszmajasz, syn Obadjasza. Nad Neftalitami Jerimot, syn Azriela. Nad Efraimitami Ozeasz, syn Azazjasza. Nad połową pokolenia Manassesa Joel, syn Pedajasza. Nad połową Manassesa w Gileadzie Jiddo, syn Zachariasza. Nad Benjaminitami Jaasiel, syn Abnera. Nad Danitami Azareel, syn Jerohama. Ci byli książętami pokoleń Izraela. Lecz Dawid nie uwzględnił w spisach liczby tych, którzy mieli po 20 lat lub mniej, ponieważ Pan powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na niebie. Joab, syn Serui, zaczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela. I nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida. Nad skarbcami królewskimi stał Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji, w miastach, wioskach i wieżach, Jonatan, syn Ozjasza. A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi, Ezri, syn Keluba. Shimei z Rama, nad winnicami, a nad dostawcami wina do składów, Zabdi z Szefam. Nad oliwkami i sykomorami, które były w Szefeli, Baal-Haman z Geder, a nad składami oliwy, Joasz. Nad bydłem pasącym się w Szaronie, Szitraj z Szaronu, a nad bydłem w Dolinach, Szafat, syn Adlaja. Nad wielbłądami, Obil Izmaelita, nad oślicami, Jechdejasz z Meronot, nad owcami, Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami w dobrach króla Dawida. Jonatan, stryj Dawida, był jego doradcą, jako człowiek roztropny i uczony. Jechiel, syn Hakmoniego, zajmował się synami królewskimi. Achitofel był doradcą królewskim, a Huszaj, arkijczyk, był przyjacielem króla. Po Achitofelu byli Jojada, syn Benajasza i Abiatar. Dowódcą wojska królewskiego był Joab. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział ósmy, apostoł Paweł zajmuje się kwestią jedzenia mięsa ofiarowanego Bożkom, co było problemem w ówczesnej wspólnocie chrześcijańskiej. Paweł rozpoczyna od rozważania wiedzy i miłości w kontekście wiary. Jeżeli chodzi o pokarmy składane Bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone Bożkom na ofiarę, Wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało, i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga, ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych Bożkom? I tak to właśnie wiedza Twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.